Szczęść Boże, Maria Kupczyk. Czas na informacje dnia. Zapraszam. Prawo i Sprawiedliwość sięga po program Platformy Obywatelskiej sprzed lat i w serii spotów rozlicza Donalda Tuska z dawnych obietnic. Jutro oba ugrupowania czeka zderzenie programowe. Będą dwie konwencje, jedna w Końskich, druga w Tarnowie. Koalicja Obywatelska przygotowuje się do konwencji programowej. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk zamierza przedstawić 100 konkretów na pierwsze 100 dni rządzenia. Będzie dużo konkretów, bardzo takich proludzkich i progospodarczych rozwiązań. Na zapowiedź Koalicji Obywatelskiej reaguje Prawo i Sprawiedliwość i w przeddzień Narodowego Czytania zorganizowało swoje Narodowe Czytanie Konkretów Tuska. Mamy te konkrety. Konkrety wstydu Tuska. To 100 spraw, z których ponad 90% nie potrafił lub nie chciał załatwić. Mówi premier Mateusz Morawiecki. Politycy Prawa i Sprawiedliwości pokazują program Platformy z 2011 roku i obietnice, których Donald Tusk nie dotrzymał. Zlikwidujemy obowiązek noszenia przez kierowcę przy sobie dowodu rejestracyjnego swojego pojazdu i prawa jazdy. Mieli na to wiele lat. I nawet tak prostej rzeczy nie zrobi. Platforma obiecywała także, że utrzyma na poziomie powyżej 25% udziału wydatków majątkowych przeznaczonych na modernizację wojska. Rządowi Donalda Tuska nie udało się spełnić tej obietnicy, zaznacza wiceminister obrony narodowej Michał Wiśniewski. Zamiast tych 25% na wydatki na armię, były zwijane jednostki wojskowe na wschód od Wisły. Te jednostki w liczbie 629 zostały zlikwidowane. W innym fragmencie programu z 2011 roku czytamy, że rząd PO-PSL dokończy restrukturyzację, a następnie prywatyzację strategicznych spółek, takich jak grupy PKP SA, PKP Cargo czy PKP Energetyka. Akurat tempo programu jako jeden z niewielu konsekwentnie realizowali. Komentuje poseł PiS Filip Kaczyński. Prawo i Sprawiedliwość w ofensywie kampanijnej pyta też Platformę, czy decyzja o podwyższeniu wieku emerytalnego nie została wymuszona przez Berlin. Może to potwierdzać notatka z 2011 roku ze spotkania Donalda Tuska i ówczesnej kanclerz Niemiec Angeli Merkel, przekonuje rzecznik PiS-u Rafał Bochenek. Po tej rozmowie właśnie Donalda Tuska z panią kanclerz Angelą Merkel, kilka miesięcy później przedstawili projekt ustawy, który zakładał podniesienie wieku emerytalnego do 67 lat. Platforma w trwającej kampanii nie uniknie też pytań o wyprowadzenie 150 miliardów złotych z otwartych funduszy emerytalnych. Tak tłumaczył to w 2013 roku ówczesny premier Donald Tusk. Pieniądze, które są w OFE, nie są własnością Polaków. A to narracja szefa PO na ten sam temat 10 lat później. Uratowałem pieniądze, które leżały w OFE. Stracilibyście na tym, gdyby dalej tam leżały. Dziś wszystkie powyżej przytoczone kwestie dla posła Platformy Obywatelskiej Roberta Kropiwnickiego są nieistotne. Wracanie do czegoś, co było 10-15 lat temu niemalże, no nie ma dzisiaj żadnego znaczenia. PO liczy na krótką pamięć większości Polaków, analizuje politolog Małgorzata Molenda. Są wyborcy, którzy pamiętają czasy Platformy Obywatelskiej i rzeczywiście pamiętają, że te obietnice wyborcze nie były realizowane. Dzisiejszymi spotami wyborczymi rządzący zyskali przewagę nad największym rywalem, analizuje profesor Mieczysław Ryba. PiS tu dosyć sprytnie, precyzyjnie przeszpiliło samego Tuska, jak gdyby gasząc tę jego konwencję programową i te nowe hasła, nowe obietnice. Prawo i Sprawiedliwość również organizuje jutro konwencję programową. Wydarzenie odbędzie się w Końskich. Polskie służby zatrzymały kolejne osoby podejrzane o pomoc w nielegalnej migracji. Rząd zaznacza, że wojna hybrydowa wciąż trwa, a na napiętą sytuację wpływają wagnerowcy stacjonujący na terenie Białorusi. Centralne Biuro Śledcze Policji zatrzymało 4 osoby podejrzane o pomoc w nielegalnym przekraczaniu polsko-białoruskiej granicy. Zatrzymano 4 Polaków w wieku od 19 do 33 lat. Przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, w tym jednej osobie zarzut kierowania tą grupą. Jak informuje rzecznik Centralnego Biura Śledczego Policji podinspektor Iwona Jurkiewicz, zatrzymania są jednym z etapów śledztwa dotyczącego międzynarodowej grupy przestępczej przemycającej nielegalnych migrantów. Polacy zajmowali się
się ich transportem do Niemiec. Każdorazowo innym wynajętym samochodem osobowym z przyciemnianymi tylnymi szybami. Za transport do Europy Zachodniej pobierano za każdą osobę od 1000 zł wzwyż. Sytuacja na polsko-białoruskiej granicy wciąż jest niespokojna. Straż Graniczna codziennie informuje o nowych próbach forsowania zapory. W dniu 7 września do Polski próbowało nielegalnie przedostać się z Białorusi 59 cudzoziemców, obywateli 8 państw. Po doprowadzeniu grupy pod granicę wróciła na Białoruś. Sytuację komplikuje ciągła obecność grupy Wagnera po białoruskiej stronie. Choć pod koniec sierpnia świat obiegła wiadomość o śmierci przywódcy najemników Jewgenija Prigożyna, to tę informację do dziś nie potwierdza ukraiński wywiad wojskowy. Jeśli chodzi o Prigożyna, to powiedzmy, na razie jeszcze nie wszystkie sprawy są zamknięte. Nic nie wskazuje na to, że Prigożyn żyje, podkreśla minister spraw wewnętrznych i administracji i koordynator służb specjalnych Mariusz Kamiński. Nie zmienia to faktu, że grupa Wagnera zagraża Polsce. Jest kilka tysięcy najemników, którzy mają krew na rękach, którzy są już w wielu miejscach na świecie uważani za bardzo groźną grupę. Rosja i Białoruś nie rezygnują z wojny hybrydowej, a Wagnerowcy wciąż są dla nich ważnym wzmocnieniem, zauważa profesor Krzysztof Kubiak. Możliwe jest również jakieś instrumentalne posłużenie się tym zasobem ludzkim, który został po grupie Wagnera, aczkolwiek wydaje się, że w tej chwili ta cała struktura jest w rozsypce. Sytuacja na polsko-białoruskiej granicy jest wymierzona w całą Europę Zachodnią, zaznacza zastępca ministra koordynatora służb specjalnych minister Stanisław Żaryn. Operacja hybrydowa wymierzona de facto w NATO oraz w Unię Europejską jest utrzymywana i będzie kontynuowana, takie są nasze oceny. Zakłamaną opowieść o migrantach przekraczających polsko-białoruską granicę przedstawiła reżyser Agnieszka Holland. W filmie Zielona Granica przekonuje, że polska Straż Graniczna brutalnie traktuje migrantów. Help, help! Straż Graniczna! Chcieliśmy, aby ten film odzwierciedlał to, gdzie jesteśmy dzisiaj i jak bardzo jesteśmy skonfliktowani. Film wpisuje się w rosyjską propagandę i szkodzi wizerunkowi polskich służb. To jest kolejna próba manipulowania tym, z czym się mierzymy, ale również oskarżania polskiego państwa, chociażby Straży Granicznej, także o działania, które są nieprawdziwe. To jest obraz fałszywy. Według politologa Piotra Siekańskiego film ma pokazać, że nielegalna migracja nie jest niczym złym. Jeśli damy na to przyzwolenie, niestety istnieje tak duże ryzyko, że ten proceder będzie się rozwijał. Na pewno nie byłoby to także humanitarne dla tych ludzi. Rząd chce, aby Polacy w trakcie najbliższego referendum odpowiedzieli na pytanie, czy konieczne jest dalsze funkcjonowanie zapory na granicy z Białorusią. A to ważny element zwiększający bezpieczeństwo naszego kraju. We Francji na referendum w sprawie migracji może zdecydować się prezydent kraju Emmanuel Macron. O propozycji przeprowadzenia referendum w sprawie migracji prezydent Francji Emmanuel Macron miał poinformować w piśmie liderów partii politycznych. Temat ten ma być podjęty w parlamencie i na jesień powinien pojawić się rządowy projekt ustawy nowelizujący prawo imigracyjne. Referendum ma stanowić uzupełnienie dla dyskusji w tej sprawie. Pod uwagę brane są ewentualne zmiany w konstytucji. Deklaracją Emmanuela Macrona towarzyszy zapowiedź szybkiego rozpoczęcia prac nad polityką rozmieszczenia na terytorium kraju nowo przybyłych osób. Wcześniej już pojawiały się inicjatywy polityczne mające zmienić francuską politykę migracyjną właśnie poprzez regulacje prawne. I tak republikanie domagają się, by w referendum Francuzi wypowiedzieli się nad ich propozycją ustawy konstytucyjnej. Uczynienie tematu numer jeden z polityki migracyjnej wyraźnie poprawia notowania wyborcze związane ze Zjednoczeniem Narodowym Marine Le Pen. Z sondażu wynika, że 50% obywateli uznaje ją za wiarygodną w temacie migracji. 44% badanych uznało, że główny konkurent Emmanuela Macrona w wyborach prezydenckich w 2017 i 2022 roku może dostarczyć pożytecznych rozwiązań dla Francuzów. Jednocześnie wzbudza ona niepokój u 45% obywateli kraju. Premier wspólnie z ministrem rolnictwa udali się na granicę. Przy przejściu z Ukrainą podtrzymali stanowisko w sprawie przedłużenia zakazu importu zbóż. Do wygaśnięcia unijnego zakazu importu ukraińskich produktów rolnych pozostał tydzień. Ograniczenia obejmują pszenicę, kukurydzę, rzepak i słonecznik. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej chce, by tematem zajął się Michał Kołodziejczak, którego Donald Tusk wciągnął na listy po tym, jak niepowodzeniem zakończyły się rozmowy agrounii z trzecią drogą. Michał Kołodziejczak
bierze na siebie to dość poważne i trudne zadanie, żeby nie w wojnie z Unią Europejską, tylko żeby znaleźć porozumienie w Unii Europejskiej, tak aby Unia pomogła nam chronić polskie rolnictwo przed tą sytuacją związaną z wojną. Platforma chce wysłać Michała Kołodziejczaka do Brukseli na spotkanie z przewodniczącą Parlamentu Europejskiego. Do Roberty Metsoli miał zostać wysłany list z postulatem przedłużenia ograniczeń w imporcie o kolejny rok. Pada w nim propozycja rozszerzenia zakazu importu o nabiał, jaja, kurczaki, miód, warzywa i owoce miękkie. Mamy dziś problem, który narasta. Niedźwiedź przebudził się po prostu z zimowego snu. Idźcie dalej spać. Decyzję o przyszłości unijnego zakazu ma podjąć Komisja Europejska, choć jej przewodnicząca już miała obiecać Ukrainie, że import zostanie wznowiony. Premier Mateusz Morawiecki wspólnie z ministrem rolnictwa udali się na granicę. Na przejściu w Dołhobyczowie szef rządu wykluczył scenariusz, w którym Polska ugnie się pod presją Brukseli, nawet jeśli ta będzie chciała zmusić nas do szerokiego otwarcia granic. Albo Komisja Europejska w przyszłą środę podejmie decyzję o dalszym zakazie wwozu, albo sami przedłużymy ten zakaz wwozu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Mówimy nie dla rozchwiania polskiego rynku rolnego, dla destabilizacji polskiego rynku rolnego. Według informacji przekazanej przez premiera w Komisji Europejskiej stanowisko rządu prezentował unijny komisarz do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski. Polska chce przedłużenia ograniczeń przy jednoczesnym znalezieniu środków na dopłaty do tranzytu. Unijny komisarz miał mówić o tym, jakie zagrożenia pociągnie za sobą odejście od zakazu. Jednak według szefa rządu nie został wysłuchany. Polski zakaz nie jest zagrożeniem dla tranzytu, zaznacza minister rolnictwa Robert Telus. W marcu 120 tysięcy ton przejechał w tranzycie, a w czerwcu, drodzy państwo, przejechało przez granicę ponad 260 tysięcy ton. To pokazuje, że tranzyt wzrósł więcej niż dwukrotnie. Po 15 września Polska dalej będzie kontynuowała tranzyt ukraińskich produktów rolnych. Zanim obowiązujący wciąż zakaz importu został wprowadzony, napływ zboża ze wschodu zdążył wyrządzić krzywdy polskim rolnikom. 55 lat temu Ryszard Siwiec dokonał samospalenia, protestując przeciw agresji na Czechosłowację. Jego wołanie o wolność narodów środkowej i wschodniej Europy wciąż jest aktualne w obliczu rosyjskiej agresji. Ryszard Siwiec był patriotą. W czasie II wojny walczył z okupantem niemieckim i sowieckim jako żołnierz SWZ i AK. Nigdy nie pogodził się z sowiecką okupacją. Był antykomunistą z przekonania. Dokonał samospalenia na stadionie dziesięciolecia w Warszawie w akcie protestu przeciwko inwazji wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację. W nagranym manifeście wzywał komunistów do opamiętania. Usłyszcie mój krzyk. Krzyk szarego, zwyczajnego człowieka, syna narodu, który własną i cudzą wolność ukochał ponad wszystko. Na dramatyczny manifest Ryszarda Siwca patrzyli komunistyczni dygnitarze Władysław Gomułka, Józef Cyrankiewicz. Ten krzyk o wolność jest wciąż aktualny, mówi Jan Józef Kasprzyk, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Kiedy toczy się wojna na Ukrainie, kiedy Moskwa znowu podnosi swój łeb i swoje wyciąga pazury do narodów i państw, które chcą być wolne, niepodległe, tę postać warto przypomnieć, bo on wtedy wołał bezskutecznie do wolnego świata, że zagrożenie ze wschodu, zagrożenie komunistyczne jest straszliwe. Pomnik Ryszarda Siwca znajduje się obok Stadionu Narodowego w Warszawie. W polskim punkcie widzenia poseł PiSu Bartłomiej Wróblewski podkreślał, że przesłanka psychiczna w przypadku tzw. aborcji jest niekonstytucyjną próbą ominięcia prawa. Za nieodpowiedzialną uznał w tej sprawie wypowiedź byłego ministra zdrowia. Rzeczywiście takie wypowiedzi się pojawiały, ja chciałem za nie przeprosić. Moim zdaniem one były zupełnie nieodpowiedzialne, niezgodne z polskim prawem. Dlatego, że gdyby je przyjąć na poważnie, to wyroki Trybunału Konstytucyjnego zarówno z 2020, jak i 1997 roku można byłoby wyrzucić do kosza. To byłoby obejście prawa. Polska Konstytucja chroni życie. Tego rodzaju próby są próbami niekonstytucyjnymi i trzeba z całą mocą im się przeciwstawić. Postawy antykatolickie w Polsce to raport Uniwersyteckiego Centrum Badań Wolności Religijnej UKSW, który ujrzał światło dzienne.
Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie od lat przygląda się sytuacji chrześcijan na świecie. Publikuje raporty. Zawarte w nich liczby przerażają. W co trzecim kraju naruszana jest wolność religijna na świecie. Chrześcijanie giną lub są uprowadzani tylko dlatego, że wierzą w Jezusa Chrystusa. Sami sprawcy najczęściej pozostają bezkarni. W Iraku w 2003 roku mieliśmy 1,5 miliona chrześcijan, dzisiaj tam jest ich poniżej 100 tysięcy, niektórzy mówią kilkadziesiąt. Więc widzicie Państwo, jak szybko można zniszczyć coś, co trwało wieki. Jak się jednak okazuje, rzetelne badania potrzebne są również nad wolnością religijną i postawami antykatolickimi w Polsce. Podjęło się ich Uniwersyteckie Centrum Badań Wolności Religijnej, UKSW. W badaniu uczestniczyły dwie grupy, katolików i tych, którzy za katolików się nie uważają. Łącznie, niemalże pół na pół, było to ponad 3000 osób. Jak pokazują wyniki badania, blisko 1/5 osób, którzy są blisko Kościoła, spotkała się z unikaniem społecznym tylko dlatego, że deklarują się jako osoby wierzące. Prawie 1/4 z przypadkami wrogości. Najwięcej katolików, bo aż 43%, doświadczyło lekceważenia innych z powodu poglądów katolickich. Przez to wielu katolików boi się mówić, że wierzy. Podkreśla dr Jarosław Przeperski, który omawiał wyniki zawarte w raporcie. 22% badanych respondentów czuło pewne obawy, które wiązały się z ujawnieniem wiary katolickiej, a 32% czuło potrzebę zachowania swojej przynależności do Kościoła katolickiego w tajemnicy, czyli nie chcieli tego wyrażać, a można powiedzieć, że prawie 45% nie czuje swobody w wyrażaniu swojej wiary katolickiej. Przeszło 75% wierzących czuje, że inni mają negatywne stereotypy na temat katolików. Nieprzyjaznych uwag o katolicyzmie doświadczyło 66% respondentów. Przedstawione w raporcie liczby pokazują również, jak dużym problemem jest nie tyle etykietowanie cyberprzemoc czy próba prywatyzacji religii, co przyzwolenie na nie. Chęć przeciwdziałania postawom dyskryminującym deklarują najczęściej katolicy i osoby będące blisko Kościoła. Rzadziej czynią to niekatolicy i osoby definiujące się jako słabiej związane z wiarą. Myślę, że te dane są na tyle niepokojące, że powinny nas zmusić nie tylko do debaty, ale też pewnie do podjęcia jakichś działań, które pozwoliłyby na uniknięcie jakby tych sytuacji. Jednym z takich działań musi być przerwanie milczenia i niedopuszczenie do tego, by zjawisko się pogłębiało. Między innymi dlatego taki raport powstał, wskazuje ksiądz profesor Waldemar Cisło. Jeśli dziś milczymy, to za chwilę sami będziemy ponosili konsekwencje tego milczenia, bo takie przyzwolenie na kpienie często widzimy, jak łatwo, mieliśmy okazję, chociażby weźmy te czarne marsze, mieliśmy okazję zobaczyć, jak łatwo przejść od słów do czynów. I tu nam pokazuje również i raport. Cały raport znaleźć będzie można na stronie internetowej Uniwersyteckiego Centrum Badań Wolności Religijnej UKSW. To były informacje dnia z Panem Bogiem.